Cześć, tutaj Leszek, prowadzę bloga Elektryczny Dom. Dzisiaj o podłączeniu naświetlacza LED. No, tutaj mamy jakiś tam typowy naświetlacz LED. Najczęściej się na zewnątrz go stosuje. No i z tyłu mamy przewody. Najczęściej wyglądają one w ten sposób, czy są to trzy przewody. No i coś z nim zrobić. Oczywiście tu jest krótki przewód, ale nie o to się rozchodzi, zawsze możemy go przedłużyć. Tylko jak podłączyć każdy przewód? One są oznaczone kolorami, żeby się nie pomylić. Najczęściej możemy się pomylić. Jaka może być pomyłka? Najpierw powiem o tym, jak je podłączyć. Czyli tu jest czarny, to jest faza, niebieski 0 i ZO, to jest kołek, bolec, uziemienie. Możemy właśnie pomylić uziemienie z zerem, z niebieskim. Nie możemy tego zrobić, bo niebieski to jest 0, ZO to wiadomo kołek, no to dla niewtajemniczonych. Co dalej robimy? To jest krótki przewód, no to musimy go albo zakończyć taką kosteczką, listwą, dwunastotorową, tutaj utniemy dwa sobie, trzy przepraszam, bo jest trzy przewody, trzy kosteczki. Włożymy te przewody, no i mamy jakieś tam zakończenie, ale kostki oczywiście na zewnątrz jest najczęściej naświetlacz, musimy w coś włożyć. Do tego stosujemy różnego rodzaju puszki. Ja mam tutaj puszkę, pierwszą lepszą, o taką puszkę pustą. Pusta puszka i do tego te trzy przewodziki, przepraszam, trzy kosteczki. No i dalej wypuszczamy przewód do zasilania. Jeżeli nie decydujemy się na tą opcję, no to wówczas bierzemy puszki z zaciskami. O, tutaj jest puszka P2 zacisk, akurat takie cztery zaciski, do trzech podłączamy i od nich wyprowadzamy po prostu zasilanie. O, jest IP44, na zewnątrz ją stosujemy, widzimy tutaj jest uszczelka do tej puszki. Także możemy ją z powodzeniem stosować lub inną tam okrągłą, też tutaj jest pierścień, inny rodzaj po prostu przytwierdzania przewodów. To jest taki pierścień ruchomy, on oczywiście tutaj ma, proszę zobaczmy, wypustki, które uniemożliwiają obracanie się tych. Ja nie mogę, jedną ręką nie mogę tutaj trafić, bo kręcę i jedną ręką nie można tego unieruchomić. W każdym razie stosujemy taką puszkę. Jeżeli przewody tutaj zakręcimy, no to wiadomo, dalej do zasilania wyciągamy inny przewód.